Ja nie boję się użyć stwierdzenia, że przebudowa, pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej 921 i budowa centrum przesiadkowego w Wilczy, na którym w tej chwili jesteśmy, to są absolutnie strategiczne inwestycje dla rozwoju gminy. Droga 921, główny szlak komunikacyjny, a więc poprawa tej komunikacji, a przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników tej drogi. Natomiast centrum przesiadkowe na Wilczy otwiera zupełnie nowe możliwości nowych połączeń komunikacyjnych na trasie Gliwice, Rybnik, być może też Knurów. To wszystko przed nami, ale idzie to wszystko w dobrym kierunku, jestem optymistą. Dla mnie, jako starosty gliwickiego, to jest krok do lepszego jutra, że tak powiem, dlatego że ta droga 921, ten fragment, który myśmy przed chwilą otwarli, no to jest tylko kropla w morzu, że tak powiem, ale to jest wielkie osiągnięcie dyplomatyczne, ale też inwestycyjne pana wójta Gogule, wójta gminy Pilchowice i całej Rady, bo to jest, tu trzeba być zdeterminowany, żeby w tym gąszczu i przepisów, ale też w tym gąszczu polityki zrobić tak wspaniałą rzecz. 20 lat czekali mieszkańcy na to, aby ten odcinek drogi został przebudowany. Nie było tam chodnika, nie było konkretnego pobocza. Poruszanie się po tej drodze było bardzo niebezpieczne. Dzisiaj w komfortowych warunkach mieszkańcy mogą wracać do domów lub podróżować do pracy. Zdaję sobie sprawę z tego, że pracy jeszcze przed nami jest wiele, bo to jest jeden z odcinków tej ważnej drogi. W ubiegłym roku podpisano porozumienie pomiędzy włodarzami gminy i starostwem gliwickim. Teraz pan marszałek jakby proceduje tutaj cały ten dokument, próbuje wygospodarować odpowiednie środki na to, aby to porozumienie zostało podpisane właśnie jeszcze ze stroną wojewódzką i było realizowane przez najbliższe lata. Wiemy, że wszystkiego naraz nie da się zrobić, ale życie pokazuje, że dobre planowanie, dobra współpraca, dobry montaż finansowy daje duży efekt. Na tym przykładzie widać, że prowadzenie inwestycji drogowej trwa. To, że na górze, powiedzmy, położymy warstwę asfaltu, to ładnie wygląda, ale to nie jest trwałe. Myśmy tutaj przebudowali tą drogę łącznie z całą konstrukcją w głąb i stąd ten koszt tej inwestycji 15 milionów złotych. Natomiast tego typu działania powodują, że będziemy mieć trwałość tej drogi kilkadziesiąt lat i jak już wcześniej wspomniałem, to jest inwestycja, z której będą korzystać przyszłe pokolenia.